Polacy z bezprzykładnym poświęceniem stanęli do walki, oddając życie bez najmniejszego zawahania. Po 5 latach krwawej okupacji, po 5 latach prześladowań, łapanek, katowni gestapo, publicznych egzekucji i obozów koncentracyjnych, Polacy mieli moralne prawo i obowiązek, aby z podniesioną głową przystąpić do rozprawy. Wszyscy wiemy, jaki przebieg miała walka w Warszawie. Niemcy z bestialskim okrucieństwem wykonali wyrok na mieście. Mordowali ludność cywilną, palili szpitale, wrzucali granaty do kanałów, którymi przemieszczali się powstańcy. Mimo to przez 63 dni młodzi chłopcy i dziewczęta z powstańczych oddziałów nie dali się złamać. Pokazali, czym jest honor i obowiązek wobec ojczyzny. Pokazali to Niemcom oraz przyglądającym się z Zawisły na dramat miasta Rosjanom. Ci ostatni właśnie rozpoczynali okupację Polski, a legenda Powstania Warszawskiego będzie prześladować nową władzę komunistyczną aż do jej upadku w roku 1989. Niech mocą ją wasz gniew nakarmi i świst, i błysk, i huk, i krew. Huraganowym zrywem szarpnęło i poderwało i ogarnęło i uskrzydliło całą Warszawę. Słońcem sierpniowym wiśnią pistoletów. Matki po bramach szepczą pacierze, kwiaty rzucają z okiem kobiety, kule śpiewają, kule świergocą, strzaskane szyby w słońcu się złocą i zadyszane biegną łączniczki, rozpromienione mają policzki, uradowane pędzą z meldunkiem, że już na poczcie padł pierwszy bunkier. Atak za szturmem, szturm za natarciem. Ach, gdyby tylko przysłano pomoc, ach, gdyby tylko było wiadomo, że nam alianci nadeślą wsparcie, nim wystrzelimy pocisk ostatni. Może z Zawisły ruszą Sowiety? Wróg atakuje już Stare Miasto. Rwą nas w kawałki bomby i czołgi. Słońce przez dymy świeci pogodnie. Milczą zdradzieckie działa z nadwągi. W gruzach starówka. Płonie śródmieście. Świszcze po zbliszczach piekło granatów. Czy amunicję nadeślą wreszcie? I jeszcze jeden upływa tydzień. Już nikt nam z okien nie rzuca kwiatów. Do wasa miasta. Uczą moździerze. Bo potem giną bezbronni młody. Domy spalone, drzewa kalekie, krzyże sterczące w niebo pikutem, a w pobożeli pod barykadą trupy sienowe kładą i kładą. Zginęło wówczas około 180 tysięcy Polaków. Około 180 tysięcy Polaków. Wielkie, ogromne miasto. Z tego większość to byli cywile. Z tego bardzo duży procent stanowili ludzie młodzi, wręcz aż dzieci. Niektórzy historycy zastanawiają się, czy warto było tyle śmierci, tyle bólu, tyle przelewu krwi. Nie nam to osądzać,
ale każda przelana krew nie poszła na marno. Warszawa osłabiona, Warszawa spalona. Łatwo było Sowietom, Rosjanom wprowadzić kolejną okupację, ustrój socjalistyczny, komunistyczny na następne lata. Ale od 1991 roku znów jesteśmy narodem wolnym, narodem dumnym. Ja, szanowni państwo, chciałbym państwu podziękować za to, że jesteście, za to, że wspominamy o tamtych czasach, a ci, którzy oddali swoją krew, swoje cierpienie, spowodowali, że możemy dzisiaj, nawet tutaj, w naszym pięknym mieście żyć, cieszyć się, odpoczywać i pracować. Dziękuję serdecznie księdzu dziekanowi za modlitwę za poległych w tamtych czasach. Dziękuję głównemu organizatorowi Wojtkowi Prokopiukowi wraz ze swoją grupą rekonstrukcyjną. Niskie ukłony, panie Wojtku.